Cześć, witam w kolejnym odcinku serii na temat pierwszych cykli sterydowych. Dzisiaj będziemy rozmawiać o testosteronie. Testosteron jest to taki podstawowy środek, baza do każdego cyklu sterydowego. Moim zdaniem branie samej metki, samej deki, samego boltka jest troszeczkę bez sensu i mija się z celem. W niektórych sytuacjach owszem ma to sens, ale są to naprawdę wyjątkowe sytuacje. Natomiast testosteron to jest taka podstawa. Dlaczego testosteron jest podstawą? Przede wszystkim może dlatego, że zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn testosteron w jakiejś tam ilości, u mężczyzn oczywiście większej, występuje w organizmie w sposób naturalny. Można więc go tutaj troszkę porównać do kreatyny, która też naturalnie występuje w organizmie. Natomiast drogą suplementacji można uzyskać większe efekty. Także osoby, które są na testosteronie, na cyklu, ale się wypierają, że one są bez sterydów, że to są osoby naturalne, można im przyznać tutaj troszkę racji, ponieważ suplementują się tym, co naturalnie występuje w organizmie. Czego nie można na pewno powiedzieć o metanabolu, o winstrolu, o boldenonie, o trenbolonie i odece, ponieważ są to rzeczy, które na pewno naturalnie w organizmie ludzkim nie występują. Co do samego testosteronu, dzielimy go na różne estry. Estry różnią się długością, to znaczy, że jeden estr działa szybciej i krócej zajmuje mu usunięcie się z organizmu. Natomiast dłuższe estry trzeba dłużej poczekać na ich działanie, natomiast też wolniej ich stężenie w organizmie opada. Zacznijmy może od propionatu, to jest taki podstawowy estr na pierwszy cykl. Przeciętna długość takiego cyklu 8-10 tygodni. Propionat jest dosyć krótkim estrem, czego plusem jest to, że w razie jakichś ewentualnych problemów zdrowotnych można go odstawić i organizm dość szybko się go pozbędzie i wróci do normy. Także jest to fajny estr, można go szybko odstawić w razie czego. Tutaj jedynym minusem są dość częste iniekcje, ponieważ robi się to zazwyczaj co 2 dni. I mówię o takim standardowym cyklu dla początkujących. Jest to na przykład dawka 100 mg co 2 dni. Moim zdaniem jak najbardziej ok na pierwszy cykl. Po cyklu oczywiście HCG, być może wystarczy 5000 jednostek. Trzeba po prostu obserwować swoje jądra, jak bardzo się obkurczyły i czy po 5000 jednostek wróciły do swojego normalnego rozmiaru. No i do tego klomid, myślę, że 24 tabletki klomidu w zupełności wystarczą, ale wszystko oczywiście potwierdzacie jeszcze robieniem badań. Także robicie sobie potem badania jeszcze na estradiol na pewno, ponieważ, zresztą o estradiolu powiem za chwilę. No i na pewno na poziom testosteronu po udanym odbloku powinien być na pewno powyżej połowy normy. Kolejny estr to testosteron etanate, tak zwany popularnie Enan. Ja osobiście najbardziej polecam go na pierwszy cykl, ze względu na to, że iniekcje na nim nie są tak częste. Wystarczy iniekcja co 5 dni u osób powiedzmy mniejszych, o wadze między 60 a 80 kg, u osób większych co 4 dni, jeśli mają wagę powyżej 80 kg, na pierwszy cykl myślę, że to jest ok. I dlaczego polecam Enan? Mimo, że schodzi z organizmu wolniej i w przypadku ewentualnych skutków ubocznych po prostu nie jesteśmy w stanie się go tak szybko z organizmu pozbyć. Na pewno trzeba wziąć pod uwagę, że testosteron to jeden ze sterydów o najmniejszych skutkach ubocznych, jeśli stosowane są odpowiednie dawki. Taka dawka jak 250 mg co 4 czy 5 dni nie powinna u Was wywołać skutków ubocznych takich, żebyście musieli schodzić z cyklu.
Jest to dawka naprawdę bezpieczna i jedyne rzeczy, które się tam mogą pojawić, to u osób podatnych, na przykład problemy z ginekomastią, czemu można bardzo szybko zaradzić poprzez podanie antyestrogenu, takiego jak tamoksifen czy Novadex, no albo inhibitora aromatazy, który nie zablokuje receptory estrogenowe, tylko w ogóle obniży poziom estrogenu w waszym organizmie, co jest opcją lepszą. Kolejny, cykl na Enanie zazwyczaj trwa trochę dłużej, od 10 tygodni w górę, ze względu na to, że on się rozkręca około 3-4 tygodni, no to żeby mieć takie co najmniej 6 tygodni tego pełnego działania testosteronu, warto go te 10 tygodni stosować. I przy takich dłuższych cyklach, tutaj polecałbym już podawanie HCG od 4 tygodnia, 500 jednostek, co 5 dni, unikniecie dzięki temu atrofii jąder. Moim zdaniem lepiej jest zapobiegać niż później leczyć. A potem podaje się 5000 HCG, patrzymy czy wszystko jest w porządku. Potem lecimy dalej z klomidem. No i tyle tak naprawdę. Kolejny rodzaj testosteronu to testosteron suspension. Testosteron bezestrowy charakteryzuje się bardzo szybkim działaniem. I tutaj podaje się go najlepiej codziennie. Niektóre osoby, żeby zachować takie dobre stężenie tego testosteronu, stosują go nawet 2 razy na dzień. I no tutaj skutki uboczne są dosyć mocno odczuwalne, on bardzo szybko się wkręca, szokuje organizm, jest też bardzo szybka aromatyzacja do estradiolu. Jest to jeden z najmocniejszych rodzajów testosteronu, raczej dla zawodowców. Inna nazwa to jest agovirin, także uważajcie, jak ktoś was wciska na coś takiego na pierwszy cykl, to podziękujcie, bo ja wiem, co niektórzy ludzie potrafią opowiadać młodzikom, żeby tylko sprzedać koksy. Kolejny rodzaj testosteronu to jest miks kilku estrów, takich o szybkim wchłanianiu, średniej szybkości wchłaniania i tych najdłuższych, które działają najpóźniej. Takie miksy to na przykład Omnadren czy Sustanon i tutaj słyszałem nawet takie rzeczy, że ktoś twierdził, że leci testosteron z sustanonem, albo testosteron z onką. To są dwie różne rzeczy. Ludzie nawet nie czytają składów, co walą po prostu. Walą testosteron z testosteronem i myślę, że to są dwa całkowicie inne środki. Ja ogólnie Omnadrenu i sustanonu nie polecam na pierwszy cykl. Charakteryzuje się on tym, że ogólnie miksy charakteryzują się tym, że ciągną więcej wody, jest większa retencja wody niż na pojedynczych estrach, przez co ludzie na pierwszych cyklach sterydowych, którzy jeszcze nie nauczyli się radzić sobie z takimi rzeczami, no to mają po prostu twarz spuchniętą jak balon. Oczywiście masa jest, ale bardzo słabej jakości. Dlatego no, tego na pierwszy cykl nie polecam. Najpierw pobawcie się z pojedynczymi estrami testosteronu. Co do skutków ubocznych. Skutki uboczne są niewielkie. Jeśli nie przesadzacie z dawkami, no to możecie ich nawet nie odczuć. Większość ludzi nie odczuwa skutków ubocznych przy takich dawkach, jak ja mówiłem, czyli w przypadku propa 100 co 2 dni, a w przypadku enana czy tam cypionatu, o cypionacie nie powiedziałem, jest to bardzo zbliżony ester do enana. Niektóre osoby twierdzą, że po prostu jest na nim lepsze samopoczucie i troszeczkę mniej też występuje retencja wody. Ja osobiście nie odczuwam różnicy między tymi dwoma estrami. I tak, skutki uboczne głównie ze strony estradiolu. U osób podatnych może wystąpić swędzenie sutków, co jest początkiem ginekomastii. Wtedy najlepiej podać tamoksifen, który zablokuje receptory. No i najlepiej zbić estradiol inhibitorami aromatazy. I tutaj jest to kwestia bardzo indywidualna, ponieważ jedna osoba na takim cyklu z enana składającym się z 12 tygodni będzie miała estradiol może w górnej granicy normy, ale wciąż w normie,
Natomiast inna osoba może mieć estradiol dwa razy ponad normę, co już kwalifikuje się do zbicia jego poziomu. Także warto jest badać estradiol także w trakcie cyklu i mieć to wszystko po prostu pod kontrolą. Kolejna rzecz, która może wystąpić, jeśli chodzi o skutki uboczne. Aha, no te skutki uboczne, tak jak mówiłem, porządki ginekomastii, retencja wody może się też pojawić. Jak zobaczycie, że was podlewa, znaczy, że estrogen wywaliło. No i problemy, powiedzmy, z ciśnieniem tętniczym, ale to raczej przy takich dawkach nie powinno mieć miejsca. Ewentualnie troszeczkę może wam podskoczyć, ale na pewno nie. Nie tak, żeby kwalifikowało się do nadciśnienia. Chyba, że ktoś ma po prostu tendencję, może ktoś mieć nadciśnienie już wyrodzone. Takie osoby nie powinny stosować sterydów. No i kolejne skutki uboczne to już są przy większych dawkach rzędu 750 mg tygodniowo i więcej. To są problemy związane typowo z DHT. I wtedy może występować właśnie łysienie, może występować trądzik i inne tego typu nieprzyjemności. Także przy pierwszym cyklu takie podstawy. Badanie estradiolu, potem porządny odblok, minimum te 5000 HCG obserwować, czy jajka się skurczyły i czy wróciły potem do normalnej postaci. Potem walicie klomid. Można też naraz z HCG, to jest troszkę inna szkoła, ale też działa. A z mojej strony jest to wszystko. To co? Może zrobimy jakąś przypinkę, ale żeby nie było tak standardowo, nie będzie to przypinka bicepsa, napniemy brzuch. Mam nadzieję, że będzie coś widać. Nie wiem, czy coś widać. Cześć.